Dzień dobry, dzisiaj gościem jest pan Grzegorz Michałek. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnio uczestniczył pan w akcji ratowania jednego człowieka. Gdyby pan mógł powiedzieć coś więcej o tej akcji, gdzie pan był i jak to wszystko przebiegało? Tak, to wszystko działo się w Turcji. To była akcja ratowania grotołaza z głębokości minus 1040 metrów, czyli ponad kilometr pod ziemią, speleologa, który no, zna się na rzeczy, wiedział, na co się decyduje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to było dość nietypowy początek, ponieważ to było zachorowanie. Z reguły w jaskiniach to są wypadki typu uderzenie kamieniem, problemy, gdzieś jakiś upadek i tak dalej, i tak dalej. Czy tam ewentualnie zawodzi sprzęt i wtedy też takie rzeczy się dzieją. Natomiast to było zachorowanie, które polegało na tym, że manifestowało się krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. I finalnie, z tego co wiem, lekarze teraz doszli, to były wrzody żołądka, które niestety tam pękły, natomiast całe szczęście nie było to do wewnątrz, to znaczy do otrzewnej, no bo wtedy już nie mielibyśmy szans, ten człowiek by po prostu tam zginął. Natomiast to wszystko poszło do przewodu pokarmowego, no i na dole tak naprawdę został założony prawie że szpital. Jedyna rzecz, która nie została zrobiona, to operacja, czyli w pewnym sensie zamknięcie tego krwawiącego kawałka żołądka. Natomiast cała reszta została tam zrobiona. Nie chciałbym się specjalnie wdawać we wszystkie takie medyczne szczegóły, natomiast ta osoba, jej jakby zdrowie, to była taka sinusoida. Raz było bardzo dobrze, potem znowu gorzej, potem znowu dobrze i tak dalej, więc poproszono nas o pomoc, dlatego że prędzej czy później ta osoba musi być ewakuowana. Okazało się, że ona polepsza się do pewnego momentu i niestety trzeba to już ewakuować i zrobić resztę w szpitalu. Dlatego polecieliśmy w szóstkę do Turcji jako zespół Polski. Stanowiliśmy część zespołu 150 ratowników z 8 państw, którzy ratowali tą osobę, i co było ciekawe, to był tak naprawdę nasz znajomy. Zresztą większości z nas, bo to jest osoba, która należy do podkomisji medycznej ECRA. ECRA to jest Europejskie Stowarzyszenie Ratownictwa Jaskiniowego. I my tę osobę znamy. Mark jest takim moderatorem tej grupy medycznej jest też ratownikiem medycznym. On wiedział, co się może stać. On wiedział, że może stamtąd nie wyjść żywy. Natomiast to wołanie o pomoc nie pozostało bez echa. No i ekipy ruszyły na pomoc. Akcja była bardzo długa. I trudna, podobno jak według widzieliśmy. Naszego szefa. Tak. Tak, i bardzo trudna. No i według naszego szefa była to największa akcja jaskiniowa w historii. Także jak pan wspomina ten udział w tej akcji i tę pomoc? Bardzo dobrze. Wspominam bardzo dobrze, aczkolwiek nadal jak przypominam sobie momenty, kiedy musiałem czekać za noszami, nim one znowu ruszą do góry, to pamiętam, znaczy takie nieprzyjemne wspomnienie zimna. To jest coś, co niestety towarzyszyło nam non-stop. Hipotermia była dość potężnym zagrożeniem w czasie tego transportu, nie tylko dla tej osoby ratowanej, ale również dla ratowników. Także no, niełatwa, że tak powiem, akcja trwająca 60 godzin, samo wyciąganie 60 godzin, że już nie wspomnę o przygotowaniu do wyciągania
czyli założeniu lin trakcyjnych, czyli transportowych. Nasza praca jako ratowników medycznych też przy tym poszkodowanym, no bardzo dużo. I jest to taka akcja, która no, zakończyła się na szczęście powodzeniem. Są też takie sytuacje, które nie do końca zawsze tak szczęśliwie się kończą. Pan brał już udział w wielu takich. Tak się składa, że kilka akcji jaskiniowych miałem, mam na koncie związanych z nieco innym regionem niż Polska, a mianowicie z Yorkshire w północnej Anglii. Często tam jeżdżę do swoich przyjaciół i no czasami, kiedy tam jestem, no to mamy akcję. Czasami było nawet tak, że już jechałem na lotnisko z powrotem, już się żegnałem i tak dalej i nagle się okazywało, że była akcja, więc był telefon do mnie i pytanie, Greg, lecisz? Ja mówię, nie, wracam. Bo no, nie są to łatwe rzeczy, natomiast też są na tyle rzadkie, że warto nabierać doświadczenia. A 10 lat temu pobił pan rekord i można powiedzieć, przezwyciężył pan samego siebie. Gdyby pan mógł powiedzieć trochę o tym najwyższym i najniższym punkcie, który pan zdobył. To znaczy tak, dla sprostowania tylko jestem drugą osobą na świecie, która ma tak zwaną pełną denivelację. Polega to na tym, żeby zejść do najgłębszej jaskini na świecie i wyjść na najwyższy szczyt. No najwyższy szczyt właściwie wszyscy znają, dzieci uczą się o nim w szkole. No teraz cieszę się bardzo, bo wydano nawet elementarze już z nazwą i głębokością tej jaskini. No ale to dopiero kilka lat temu. Natomiast tak, na Everestie osiągnąłem 8300. Niestety nie wszedłem na szczyt, warunki były bardzo ciężkie. Ja też niestety nie byłem już w najlepszej formie. Natomiast jaskinie zrobiliśmy bez problemu w trójkę z kolegami, wtedy najgłębszą, co się okazało, że parę lat temu odkryto dosłownie w tym samym rejonie, odkryto jaskinię, która jest bodajże o 50 metrów głębsza. Także gdybym znowu chciał próbować swoich sił, to niestety przyjdzie mi tam wrócić. I już będę tam po raz trzeci w tym regionie. Więc nie wiem, no może spróbuję sam, albo może przekażę swój projekt komuś młodszemu. A jak to się w ogóle zaczęło pana, że w pewnym momencie tej pracy i nauczycielskiej, i takiej dydaktycznej na różnych polach pan no, gdzieś postanowił robić też coś dla innych i no, w sumie przezwyciężając też swoje fizyczne jakieś możliwości. To znaczy sama to, co się zaczęło jako ratownictwo w Górskim Pogotowiu Ratunkowym naszym, To już jest ileś tam lat temu. Oczywiście zaczynałem jako ochotnik. Chyba mi tego brakowało. Tradycje rodzinne, pomocy ludziom są takie dość konkretne u mnie. Ze strony mamy i ze strony ojca, lekarzy. No jak sobie pan oczywiście wyobraża, chcieli mnie posłać na medycynę. No to nie dla mnie, jeśli chodzi o pracę w szpitalu. Przekonałem się o tym dosłownie rok temu, czy tam dwa lata temu, ponieważ rozpocząłem kilka lat temu studia ratownictwa medycznego i skończyłem je szczęśliwie dosłownie dwa miesiące temu. Gratulujemy. I dziękuję bardzo. No robiłem to, znaczy to jest, jeśli chodzi o motywację, to jest też jeszcze troszkę inna historia, natomiast przekonałem się po raz kolejny, że praca na przykład w szpitalu to nie jest dla mnie. To jest, tam nie ma tych emocji, które są gdzie indziej. To jest, no są ludzie, którzy się tam odnajdują. Ja się absolutnie nie odnajduję w pracy na szpitalu, na SOR-ze, na jakimkolwiek innym oddziale. Owszem, karetka, czy ratownictwo górskie, czy w ogóle ratownictwo związane z dotarciem do tej osoby, z wyciągnięciem jej i tak dalej, to jest właśnie to, co
zawsze, znaczy zawsze, no w momencie jak zacząłem to robić, to dowiedziałem się, że chyba mam taką naturę. I jeszcze tylko wrócę szybciutko do tego ratownictwa medycznego. Chodzi o to, że w GOPR-ze mamy coraz trudniejsze przypadki. Jest bardzo dużo rowerzystów. Właściwie codziennie jest co najmniej jeden przypadek rowerzysty, który rozbija się na single tracku. Te wypadki są na tyle już niebezpieczne, na tyle trudne, że użycie środków przeciwbólowych, a nawet już takich bardziej zaawansowanych czynności medycznych powinno stać się standardem. Stąd właśnie moja decyzja, tym bardziej, że od iluś tam lat jestem już ratownikiem zawodowym. Więc myślę, że w ten sposób chciałbym podnieść po prostu, znaczy podnosić czy ewentualnie nawet inspirować kolegów do tego, żeby podnieść swoje kwalifikacje i przenieść to ratownictwo górskie do XXI wieku, że tak powiem. No to pewnie z tym wszystkim związane są Pana plany i marzenia na najbliższy czas. Czy co Pan jeszcze planuje? Tak. To jest, znaczy praca w tak zwanym systemie, czyli praca na karetce, jeśli zostanę przyjęty do pogotowia, to chciałbym to robić, aczkolwiek nie w jakimś niesamowitym wymiarze, tylko w takim, żeby no, nie zapomnieć tego, czego się nauczyłem i cały czas być na bieżąco. Jak to się ładnie mówi, mieć kontakt z rzeczywistością. Natomiast wykorzystywać to oczywiście w ratownictwie górskim, szczególnie stosowanie środków przeciwbólowych, bo tego jest mało, a cierpiący człowiek to problem nie tylko dla niego, ale też dla ratownika, problem ewakuacji i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o plany takie górsko-jaskiniowe, to mam zamiar popracować troszeczkę dla swojego klubu i wyciągnąć ludzi na taką dalszą eskapadę. Nie chcę mówić gdzie, bo dla nich to też na razie jest tajemnica. I niespodzianka. Także spróbujemy może czegoś takiego. Tak, niespodzianka, dokładnie. No to życzę spełnienia tych wszystkich planów i zrealizowania tych marzeń. Bardzo Panu dziękuję, że znalazł Pan czas dla portalu. Naszym gościem był Pan Grzegorz Michałek. Dziękuję serdecznie, było mi bardzo miło.